Z Netflixa korzysta dziś chyba każdy, ale tylko niewielkie grono osób wie o przepotężnych trikach, które pozwalają wyciągnąć z tej platformy 100%. Mówię poważnie. Dziś pokażę Ci kilka sztuczek, które ułatwią i umilą Tobie korzystanie z tej platformy. To co, gotowi? Zaczynajmy! A ten odcinek powstał przy współpracy z marką Dreamy, producentem odkurzacza Dreamy Z30, dzięki któremu posprzątasz całe mieszkanie przed wieczornym seansem. A zanim zaczniemy, to daj znać koniecznie w komentarzu, czy Ty korzystasz z Netflixa i jaki jest Twój ulubiony serial, a tymczasem przechodzimy do pierwszego lifehacka. Czy wiesz, że Netflix ma wiele ukrytych kategorii? I nie, nie chodzi tutaj o jakieś nieodpowiednie treści. Zwyczajnie wiele kategorii nie jest dostępnych z poziomu podstawowego interfejsu, ale to nie znaczy, że nie można uzyskać do nich dostępu. Aby te kategorie znaleźć, wystarczy wpisać odpowiedni, sekretny kod. Można to zrobić za pomocą przeglądarki na komputerze, ale również można po prostu wpisać dany kod w wyszukiwarce Netflixa, niezależnie czy oglądasz tę platformę na smartfonie, telewizorze czy na komputerze. A oto kilka przykładów takich sekretnych kodów. 2729 anime science fiction, 8195 horrory klasy B, 7018 dokumenty polityczne. A całą listę sekretnych kodów na Netflixa znajdziesz na naszej stronie technostrefa.com. Link pod filmem. U każdej pojedynczej osoby na ich aplikacji Netflixa wyświetla się zupełnie coś innego. Nic dziwnego, bo ta platforma VOD, podobnie jak YouTube, dostosowuje rekomendacje na podstawie tego, co oglądasz. Ale niektórzy potrzebują bardziej spersonalizowanego podejścia, które wykracza poza możliwości algorytmu Netflixowego, więc te standardowe sugestie mogą okazać się niewłaściwe. No bo na przykład raz oglądasz komedię, raz seriale, raz horrory, a raz dokumenty polityczne i Netflix już właściwie nie wie, co najbardziej lubisz. Aby poprawić trafność rekomendacji, możesz oceniać filmy i seriale, które już obejrzałaś, ale tylko te, na podstawie których chcesz, aby Netflix polecał kolejne tytuły, a nie wszystko, co obejrzałaś. To pomoże platformie lepiej zrozumieć Twoje gusta i podpowiadać podobne dzieła. A jeśli to nie pomoże, możesz spróbować usunąć z historii obejrzane przez Ciebie produkcje, które Ci się zupełnie nie spodobały, albo nie chcesz, żeby były wykorzystywane do algorytmu rekomendacji, albo te, które ktoś inny oglądał na Twoim profilu, no bo takie sytuacje też się zdarzają. Najprościej jest to zrobić z poziomu komputera, wchodząc w ten link. No, generalnie z poziomu telewizora nawet chyba się tego zrobić nie da. Usunięcie nieodpowiednich produkcji z historii oglądania powinno wyprostować Twój algorytm rekomendacji. W ostateczności możesz zacząć korzystać z nowego profilu, aby algorytm zaczął uczyć się Twoich preferencji na nowo. Nie trudno zauważyć, że jeśli podróżujemy, no to Netflix wyświetla zupełnie inne treści, niżeli kiedy jesteśmy w domu. Czasami działa to nawet na niekorzyść, bo niektóre zasoby dostępne w Polsce nie są udostępniane za granicą. No i oczywiście na odwrót również to działa. Tutaj zbawienne okaże się oprogramowanie VPN, które może pozorować Twoją lokalizację. Dzięki temu narzędziu możesz, nie ruszając się z kanapy, zmienić swoje położenie i uzyskać dostęp do bibliotek Netflixa z różnych regionów. Na przykład łącząc się z serwerem w USA czy Japonii, odblokujesz wiele filmów i seriali, które nie są dostępne w Polsce. Co ważne, ta opcja nie działa tylko na telefonie czy komputerze, ponieważ niektóre systemy Smart TV również pozwalają na instalację VPN-a na telewizorze, a dla opornych modeli można takie oprogramowanie włączyć bezpośrednio na domowym routerze Wi-Fi i cieszyć się zagranicznymi treściami, także na dużym ekranie. Nie wiem jak Ty, ale ja nie mogę w spokoju oglądać serialu, kiedy podłoga nie jest czysta, dlatego fajnie jest mieć pod ręką odkurzacz, który efektywnie i szybko wciągnie zabrudzenia. Do tego przyda się ogromna moc sąca na poziomie 28 tysięcy paskali i długi czas pracy na jednym ładowaniu, nawet do 90 minut. Dzięki temu Dreamy Z30 nie pozostawi po sobie nawet jednego okruszka. Czysta podłoga to nie wszystko. Wewnątrz odkurzacza znajduje się filtr, który zatrzymuje 99,99% niewielkich zanieczyszczeń, takich jak pyłki i inne alergeny. Wbudowany ekran pokazuje najważniejsze informacje, takie jak pozostały czas pracy czy liczbę wciąganych przez odkurzacz cząstek, które rozpoznawane są w czasie rzeczywistym, a na tej podstawie regulowana jest moc ssania. Technologia Anti-Tangle to ukłon w stronę właścicieli czworonogów. Pozwala na czyszczenie każdej powierzchni bez martwienia się o włosy czy sierść. Nie będą one utykać w szczotce. Co więcej, w zestawie jest też specjalna szczotka
dla pupili. W zestawie są aż dwie szczotki główne do podłóg twardych i dywanów. Obie wyposażono w niebiesko-zielone światło, pomagające uporać się nawet z niewidocznym kurzem. Zresztą w pudełku jest naprawdę cała masa różnego rodzaju końcówek, a także giętka rura, dzięki czemu odkurzacz jest naprawdę wszechstronny. A cenę odkurzacza Dreamy Z30 poznasz, klikając w link pod filmem. Nie ma nic bardziej irytującego niż długie intro przed każdym odcinkiem serialu. Fani Gry o Tron wiedzą, o czym mówię. Na szczęście Netflix ma na to rozwiązanie. Istnieje pewien skrót klawiaturowy, który pozwoli pominąć czołówkę. Podczas odtwarzania odcinka serialu wystarczy, że na klawiaturze naciśniesz guzik S. Spowoduje to pominięcie intra i przeniesie cię od razu do akcji bez zbędnych przestojów. Oglądając Netflixa na komputerze, warto pamiętać też o innych skrótach. Spacja to pauza odtwarzanie, strzałka w prawo przewijanie do przodu, a strzałka w lewo przewijanie do tyłu. Z kolei jeśli streamujesz treści z telefonu na telewizor, to w większości przypadków nie musisz używać pilota do przewijania czołówki. Możesz zrobić to z poziomu smartfona. Niestety Netflix nie udostępnia użytkownikom możliwości zmiany jakości odtwarzanych treści ani na telewizorze, ani na smartfonie, ani też na komputerze. Ale jest pewien sposób, jak właśnie na komputerze oglądać Netflixa w wyższej jakości. Sprawa jest prosta. Odtwarzasz filmy w Chromie, Operze czy na Firefoxie, możesz liczyć tylko i wyłącznie na jakość 720p, nawet jeśli masz plan 4K. Jeśli zaś korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge na Windowsie lub Safari na macOS, to te same treści będą odtwarzane w najwyższej możliwej jakości obsługiwanej przez Twój komputer. A skoro mowa o jakości, to subskrybując ten kanał i komentując nasze filmy, możesz przyczynić się do poprawy zasięgu i jakości materiałów, takich jak ten, który właśnie oglądasz. A jeśli podobają Ci się takie filmy, no to możesz przy okazji zostawić łapkę w górę i napisać pod filmem, do jakiej platformy lub aplikacji mamy następnym razem pokazać ciekawe lifehacki. Z góry dzięki. Czas na kolejną szybką sztuczkę. Warto pamiętać, że w ustawieniach profilu na komputerze można też wyłączyć automatyczne uruchamianie zwiastunów. Mnie to osobiście bardzo irytuje i mam to po prostu wyłączone. Swoją drogą, daj znać w komentarzu, czy tobie też ktoś kiedyś obrzydził jakiś fajny film lub serial poprzez spoilerowanie. Irytuje Cię niekiedy to, w jaki sposób Netflix wyświetla napisy? Mało kto o tym wie, ale w ustawieniach profilu możesz także edytować styl napisów, które wyświetlają się na ekranie. Zmianie podlegają rozmiar i kolor fontu, czyli czcionki, a nawet cień i tło napisów. Ustawienia napisów na komputerze są znacznie bardziej zaawansowane, ale na telewizorze również można je modyfikować. Zewnętrzne strony i aplikacje może nie są bezpośrednim trikiem odnoszącym się do Netflixa, ale nie zmienia to faktu, że są przydatne i potrafią ułatwić życie, a to jak najbardziej zalicza się jako lifehack. JustWatch i Appflix to dwie strony internetowe, które pomagają odnaleźć się w morzu platform VOD. Przede wszystkim wyświetlą informacje, na jakiej platformie dany tytuł jest dostępny, a dodatkowo pomagają znaleźć interesujące treści wraz z ich cenami lub cenami dostępu do platform oraz mogą poszerzyć wiedzę na temat danej produkcji. Ja w ogóle mam wrażenie, że często łatwiej jest znaleźć coś do obejrzenia właśnie na tych platformach w piątkowy wieczór, niżeli polegając na Netflixowych rekomendacjach. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam, że czasami po prostu dłużej spędzam na wybieraniu, co tutaj obejrzeć, niż na de facto oglądaniu, co jest trochę nienormalne. Z kolei Flixable to znacznie bardziej rozwinięta wyszukiwarka Netflixa. Daje dużo więcej możliwości przeszukiwania biblioteki tego serwisu, ale także przy okazji serwuje rankingi i oceny treści oraz informacje o premierach i nowościach. Usługa działa globalnie, więc jeśli chcecie oglądać coś, czego akurat nie ma w Polsce, to należy pamiętać o włączeniu VPN-a i połączeniu się z wybraną, preferowaną lokalizacją. Jak już chyba widać po tym materiale, Netflix sam w sobie jest dość ubogi w funkcje, ale i tę platformę VOD, jak i wiele innych, można wzbogacić o dodatkowe elementy i funkcjonalności za pomocą przeglądarkowych wtyczek. Na przykład, jeśli chcesz oglądać filmy i seriale razem z wirtualnymi przyjaciółmi, to znaczy mogą być prawdziwi, ale chodzi mi o to, że przez internet, to Teleparty jest idealnym rozwiązaniem. Ta przeglądarkowa wtyczka synchronizuje odtwarzanie wideo i dodaje czat grupowy na stronach Netflixa, a także
serwerze Disney+, Hulu czy Max, znanego dotychczas jako HBO. Krótko mówiąc, łączysz się z przyjaciółmi, znajomymi, z rodziną, którzy są w innych miejscach Polski lub świata i razem wirtualnie oglądacie to samo w tym samym momencie i możecie to na bieżąco komentować. Takie wirtualne teleparty można stworzyć w dosłownie kilka sekund, no i cieszyć się wspólnym oglądaniem. Nazwę tylko wybrali dość niefortunną, bo mi się to kojarzy z teleekranem. Kolejna propozycja to Enhancer for Netflix. Ta wtyczka dodaje wiele funkcji do platformy Netflix, ale też integruje w sobie kilka poprzednich trików. Po pierwsze, za jej pomocą możesz wyświetlać ukryte kategorie, do których normalnie trzeba dostać się za pomocą specjalnego kodu. Po drugie, daje możliwość śledzenia Twojej historii oglądania i ocen i synchronizacji tego wszystkiego z platformą Simple. Ponadto, dzięki tej wtyczce w samym interfejsie Netflixa widzisz też oceny z serwisów IMDb i Simple właśnie. Małym bonusem są dodatkowe informacje o produkcjach umieszczone bezpośrednio w interfejsie Netflixa. A jeśli tak jak ja wyznajesz zasadę uczenia się języków obcych poprzez rozrywkę, to ta wtyczka może być idealna dla Ciebie. Language Reactor dodaje napisy dwujęzyczne, słownik, kontrolki odtwarzania i inne funkcje pozwalające w przyjemny sposób uczyć się nowych języków. W ten sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym i rozwijać się jednocześnie oglądając Netflixa. Jedyny minus jest taki, że te wszystkie dodatkowe funkcje działają tylko jeśli zainstalujesz wtyczkę w przeglądarce internetowej na komputerze. Także ani na telefonie, no chyba że da się odpalić przez przeglądarkę Netflixa na telefonie, ani na telewizorze tego nie da się uświadczyć. Jak widzisz, nawet tak prostą czynność jak oglądanie Netflixa da się ulepszyć i to znacznie. Chętnie poznam Twoją opinię. Daj znać w komentarzu, który z tych lifehacków uważasz za najbardziej przydatny, a jeśli znasz jakieś inne, to koniecznie podziel się nimi z innymi albo i ze mną, bo ja też chętnie skorzystam. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, pa pa!